Liturgia Kościoła daje nam fragment, który najchętniej byśmy wycięli z Pisma Świętego albo powiedzieli, cichosza, nikt nie widział, zamykamy, nikt nie słyszał, go trzeba wyciąć, jest nieważne. Ale wszystko, co jest w Piśmie Świętym, jest zobowiązujące, również miłość nieprzyjaciół. I również to, co usłyszymy, czyli 77-krotne przebaczenie tym, którzy nam zawinili, czyli słowem zawsze, ciągłe. Gdzie mamy szukać oddechu w tym fragmencie? Gdzie mamy tak racjonalnie odpocząć? Wydaje się, że w słowach, jak chcecie, aby wam czyniono, tak wy innym czyńcie. I tu mamy dobre wytłumaczenie miłości, którą praktykujemy względem innych. Tworzymy cywilizację miłości, która również pomoże nam lepiej przeżywać nasze różne upadki, że my gdzieś za daleko zabrniemy, gdzieś zgrzeszymy i wtedy nam również ktoś przebaczy. No bo chyba nie jesteśmy idealni, prawda?